Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że humory wam dopisują. Z tej strony pomidorowy.pl i witam was w trzecim odcinku z Sonica Mania Encore Mode. Zabieramy się dzisiaj za Press Garden Zone. Zone, który bardzo lubię często nazywać po prostu ogrodem gazetowym, bo no ten ogród, jak sama nazwa wskazuje, jest z gazet zrobiony. Tak więc no... Zresztą ogólnie moim zdaniem jest to też kolejny z zonów, który mi się bardzo podoba pod względem soundtracku, jak i po prostu wyglądu. Uważam, że on jest bardzo dobrze zrobiony. Soundtrack jest jak najbardziej wpadający w ucho. I co ja mogę powiedzieć? Moim zdaniem strasznie przyjemny poziom. W poprzednim odcinku miałem małą teorię co do upiornego rubinu, jak dużo osób lubi mówić, albo Phantom Ruby. I troszeczkę sobie pogadaliśmy na temat Infinita. Jak widzicie, wszedłem sobie do Wielkiego Pierścienia, do Dimension Heights, ale po tym edycie, co widzicie zresztą teraz, że zamiast być w tym Special Stage'u, albo w Dimension Heights, zbierając ten szmaragd chaosu, no to niestety się nie udało i moją nieudaną próbę postanowiłem wam wyciąć. Zresztą, tak jak zwykle to robię. W dzisiejszym odcinku zabieramy się za Press Garden Zone oraz za Stardust Speedway. Dla osób niewiedzących, czym jest Stardust Speedway, to już mówię i objaśniam. Stardust Speedway jest poziomem z Sonica CD i to właśnie w tamtym poziomie mieliśmy konfrontację z Metal Sonicem w Sonic CD. Oczywiście jego zremasterowana wersja również jest i tutaj. Nie powiem, że nie, ale strasznie mi się podoba soundtrack ze Stardust Speedway. Tak jak z Press Garden. Ponadto uważam, że jak mam jakby wrócić do Sonica CD troszeczkę, to uważam, że japoński soundtrack Stardust Speedway jest bardziej przekonywujący niż amerykański, aczkolwiek amerykański soundtrack miał swój remix w Sonicu Forces. Dla osób, które nie wiedziały, to teraz wiedzą. No i w sumie ten poziom się praktycznie prawie że niczym nie różni od swojego oryginału w oryginalnej Sonic Mania. Jak już to tylko pierścienie z tym... No właśnie, te wielkie pierścienie, co jedynie wyróżniają ten poziom, że mają zupełnie inną lokalizację. Zresztą z tego, co dobrze pamiętam, tu niedługo będzie koniec tego aktu. I potem zabierzemy się za akt 2, gdzie będziemy po prostu walczyli sobie. Zresztą tutaj też walczymy, no. To byłoby bardzo dziwne, gdybyśmy nie walczyli z żadnym minibossem. Tak. Ale opowiedzcie tam, mimo że nie jest to jakiś livestream czy coś, to jeżeli chcecie, to możecie opowiedzieć, co tam u was. Jak tam rok szkolny, bo wiem, że zaczęliście niedawno. Bo już mamy wrzesień. Mimo że jeszcze lato trwa, bo pamiętajcie, że lato kończy się 21 września i wtedy zaczynamy już od 22 prawdziwą jesień. Dlatego ten let's play będzie najprawdopodobniej ostatnim let's playem z okresu wiosenno-letniego, z tego całego maratonu wiosenno-letniego z pomidorem 2018. Tak więc to już mogę wam co jedynie zapowiedzieć, ponieważ następny let's play najprawdopodobniej to będzie Sonic 4 Episode 2. I już chyba na 100% będzie on z pikselem. Tak jak żeśmy się 2 lata temu mieli ugadać i no coś nie wyszło. Tak więc sami zresztą widzicie. Ogólnie minibossem tego aktu pierwszego będzie Shiver Soul, z którym będziemy sobie za niedługo walczyć. Shiver Soul. I ci co nie pamiętają, to był ten robot, który tak wywijał tymi tą piłą taką z lewej i z prawej strony swojej ręki, tak wywijał i w skrócie on chciał skrzywdzić Sonika, krzywdząc te wszystkie paczki, czy tam nie wiem, te wszystkie skrzynki. No i on chciał tak jakby przepołowić Sonika. Oraz Reya, bo teraz z Reyem gramy tutaj. No i gdybyśmy grali, pozostajemy to jeszcze Tailsa, Knucklesa oraz Mightiego. Jeszcze w poprzednim odcinku wam trochę rozwinąłem jakby imię Mightiego oraz Reya, tak więc dla osób ponownie, które nie wiedziały, bądź też i się zastanawiały, czy mają jakąś rozszerzone imię, no to już wiecie. Ogólnie będę musiał w końcu ograć Sega Sonic the Hedgehog, bo nie będę ukrywał, ale tą grę
będę chciał ogrywać ze względu na to, że jakoś tak ta gra mnie strasznie interesuje. Nie będę tego ukrywał, że nie. No i tutaj mamy spam tych badników, jak widzicie. One wylatują z tych takich słoików z tym Eggmanem. Tym czarno-białym Eggmanem, co widzimy teraz. To ten chyba czarno-biały Eggman chce nam, a raczej sugeruje, że jest to jakby, nie wiem, nawiązanie do tej, wiecie, czaszki z kośćmi. Czyli inaczej w skrócie, miejsce zakazane, miejsce niebezpieczeństwa, albo po prostu przedmiot zakazany. Tak mi się przynajmniej wydaje przez interpretację tego, co widzę w tym momencie na ekranie. Ponadto, Sega Sonic the Hedgehog nie będę ukrywał, ale interesuje mnie ta gra. No i tutaj mamy kolejny pierścień i w tym momencie uda nam się zaliczyć ten Dimension Heist. Catch the UFO. Ogólnie dla osób, które by się zastanawiały, czy ja byłem w poprzednim odcinku jakiś smutny, bo pewnie zauważycie różnicę nastroju, że tutaj gadam, wiecie, bardziej żywiej, a tam mówiłem tak jakby, nie wiem, coś by się miało stać. Nie. Uwierzcie mi, że się nic nie stało, po prostu mam często takie dni, gdzie gardło lekko, za przeproszeniem, wysiada. I mówię czasami spokojniej, teraz mówię troszeczkę inaczej. Zobaczymy, co będzie w następnym odcinku. Z tego, co wiem, następny odcinek będzie już chyba przedostatnim odcinkiem. Z tego, co dobrze wyliczyłem. Bo dzisiaj się zabieramy za kolejne dwa zony, co będzie się wliczało, że będzie mieli już 6 zonów zaliczonych. Potem będzie Hydro City oraz... Chyba to był ten. Kurczę, jaki to był teraz zone? Hydro City i po Hydro City był... Press Garden robimy teraz. Mirage Saloon chyba będzie po Hydro City, z tego co pamiętam. Ten zone, który oryginalnie miał być Desert wiecie, Mirage Saloon, z tego co pamiętam, historia jak Mirage Saloon, to była taka, że to był zone, który był odwzorowany z Sonica City, bo nie wiem czy wiecie, ale pomiędzy chyba, z tego co pamiętam, oczywiście możecie mnie poprawić, jest standardowo, jakbym gadał jakieś głupoty. Pomiędzy Palmanic Tripanic a... no właśnie. A tym drugim zonem w Sonicu CD to miał chyba być właśnie ten Desert Dazzle. Albo miał być przed Palmic Tripanic. Kurczę, nie pamiętam szczerze. Musiałbym sobie na nowo Sonica CD zagrać. Tak czy inaczej, wiecie o co chodzi. Co do... bo pewnie jesteście ciekawi, czy ja planuję, bo kiedyś tam zapowiadałem, że chcę nagrywać tego Knuckles Chaotix na Sega 32X, coś takiego. Chyba tak ta konsola się nazywała. Mamy przy okazji piąty szmaragd chaosu, jest to szmaragd srebrny, jak widzimy teraz na załączonym obrazku. No, jak najbardziej dostaliśmy kolejną kontynuację. Z tego co ja pamiętam, ja tych kontynuacji, żeby was nie skłamać, miałem właśnie około 12-14, tak więc jest... Byłem, jakby to powiedzieć, bardzo przygotowany na ten let's play. Pod tym względem. Pod względem Special Stage i Dimension Heights już niekoniecznie. Dobra, jedziemy z Koksem, mój drogi kolego Shire Soul, minibosie z Press Garden Zone. Jak widzicie, konfrontacja z nim w ogóle nie uległa żadnym zmianom. On będzie robił to samo co wcześniej, czyli będzie tą piłą próbował nas skrzywdzić, a my po prostu będziemy musieli w jego środek atakować. Albo w jego gębę, jak chcemy sobie to nazwać. Ogólnie tak jak zapowiadałem chyba w tym... Bombermanie, nie pamiętam dokładnie czy ja o tym wspomniałem, albo powiedziałem to na livestreamie u Mr. Johna, mojego serdecznego, dobrego, znajomego i kumpla, i... Frienda, za co serdecznie go pozdrawiam w sumie, jeżeli ogląda to. To wspomniałem, że będę teraz opublikował filmy co dwa dni i pewnie powiecie, co jakby skłoniło mnie do tego, bo troszeczkę jest powrót do tych czasów 2017, gdzie wróciłem do Let's Play, gdzie robiłem na przykład Dalmatyczyki, że co tydzień wrzucałem odcinek. Otóż teraz będę chciał co dwa lub trzy dni wrzucać, z tego względu, żebyście wy jako widzowie, bo wiem, że zaczęliście rok szkolny, a zależałoby mi, żebyście wszystko sobie na spokojnie obejrzeli, bo wiadomo, że jak będę wrzucał trochę rzadziej, to będziecie mieli czas na nadrobienie zaległości u mnie. Rzecz jasna, oczywiście, jak najbardziej zalecam. Oczywiście, z tym zalecam, to również jest z tym taka... ten... Małe nawiązanie, że pamiętacie, nie zaleca się, ale nie jest to zabronione. Pamiętacie, jak ja to o tym wspomniałem.
No właśnie. Ale zalecam byście, nie wiem, jeżeli macie teraz szkołę, że w sensie chodzi o to, że kurde, ciężko mi jest to wytłumaczyć, więc postaram się wytłumaczyć to jak najbardziej sensownie, by to miało jakikolwiek sens. Otóż zaczęliście rok szkolny, co po niektórzy, i zależałoby mi, i pewnie wam też zależy, abyście, jeżeli jesteście na, załóżmy, ostatnim roku, nie wiem, w technikum, byście mimo co troszeczkę bardziej się skupili na sobie, że tak powiem. Żeby też nie było, że ja będę czynnikiem, że że ktoś nie zda matury albo nie zda zawodowych, bo ktoś wolał mnie oglądać, wiecie, o co chodzi. Kurde, teraz się dziwnie trochę poczułem, tłumacząc takie rzeczy, mimo że nie jestem nikogo rodzicem w tym momencie. Takie coś tam mogę co jedynie swoim dzieciom tłumaczyć, jak kiedyś je będę miał. No. No ale dobra. Jedziemy sobie z Press Garden Zone Act 2. Tutaj sceneria się troszeczkę zmieniła w przeciwieństwie do aktu pierwszego, bo śnieg trochę napadał, jak zresztą sami widzimy. Mamy Dimension Heights, który oczywiście został przeze mnie skiepszczony, bo jak widzicie, znowu mamy edyt. Czy słusznie, czy nie? Chyba słusznie, no bo jednak no nie udało się, nie owijajmy w bawełnę. Z tego co wiem, w tym odcinku numer 3 dzisiaj mi się uda zdobyć 6 szmaragdów albo 7. Chyba będziemy mieli dzisiaj wszystkie albo 6. I przed chwilą widzieliście, że przed zostaniem zamrożonym w kostkę, co było przed chwilą, to miałem coś takiego, że gdy ogrywałem oryginalną Sonic Manię, to ci co pamiętają Let's Play, to pamiętałem, że mi się tutaj muzyka zbugowała. Po prostu, że włączała mi się muzyka z zakończenia aktu, co jest dosyć dziwne, bo to było w wersji na Steamie. Nie wiem, być może wersja na Steama miała jakieś błędy. Tego nie jestem w stanie jakby pookreślić, bo ja szczerze nie pamiętam już. Mam prawo też nie pamiętać, bo to już rok temu dosłownie minął. No, niekoniecznie rok temu, bo ja przecież wróciłem... Z tego co oglądałem, to Sonic Mania odcinek pierwszy wróciłem chyba 14 czy 15 września, więc... No powiedzmy, że tak trochę przed powrotem do Let's Playa. No teraz robię mały zapas, jak widzicie, bo jeszcze nie widzieliście do teraz pierwszego odcinka. Wczoraj wrzuciłem ostatni odcinek z Bombermana. Dzisiaj muszę Game Overa wrzucić. A ta seria i tak długo nie będzie. Max 5-6 odcinków i tyle. Tyle będzie z Sonic Mania Encore Mode. Albo Sonic Mania plus Encore Mode, jeżeli chcemy być, wiecie, tacy poprawni, że mówimy samą prawdę, a nie tutaj trochę naginamy. I tutaj odblokujemy sobie srebrny przycisk, który od razu jest roztopiony, ale z tego co wiem, on chyba nam coś otworzył. Chociaż nie mam pewności, bo to trochę wygląda jak taka, wiecie, trochę coś ala taki biedny bounce pad. Bounce pad, kurde. Ojej, to jest ulubiona postać Pixela. Gram ulubioną postacią Pixela, czyli Tailsem. Dobra. Nadszedł czas na kolejną walkę i tym razem walczymy z Heavy Shinobi. To jest Heavy Shinobi we własnej osobie. Chociaż ja bym go nie nazwał jakimś, nie wiem, nie nazwałbym go szczerze bossem, bo bardziej bym, dla mnie to byłby minimos, bo wiecie, zawsze bossów nazwałem jakby jako Eggman, nie? No ale walka z nim wygląda tak samo, zresztą sami przed chwilą widzieliście, on został pokonany i tyle. Press Garden Zone, chcąc nie chcąc, mamy powiedzmy na 100% zaliczony. Bo nie liczę tam skiepszczonego Dimension Heights. I widzimy teraz Eggmana, co grzebie troszeczkę w komputerze i mamy tutaj małe nawiązanie, co zresztą widzimy na ekranie, że Eggman chce znowu coś zrobić z Little Planet. Przypominam, że Little Planet jest to planeta z Sonica CD. Zresztą widzieliśmy tam Metal Sonica. Więc jak widzicie, teraz jesteśmy w Stardust Speedway. Ale mamy małe wytłumaczenie, czemu my tutaj jesteśmy. Ponieważ Metal Sonic, który powraca po raz kolejny. W ogóle dla mnie Metal Sonic jako postać jest taka okej, ale... On ma większą rolę w Sonicu Heroes, szczerze powiedziawszy, bo przynajmniej w Sonicu Heroes on jest tym
antagonistą. Bo ogólnie Sonic Heroes opiera się bardzo na Metal Sonicu, co zresztą widać. I zanim ktokolwiek powie, że spoilery, zdaję sobie sprawę, że to są spoilery, aczkolwiek wydaje mi się, że wśród moich widzów duża część, jak nie wszyscy, już grali w Sonica Heroes, więc przyznam, że to nie jest jako tako spoiler już, bo i tak mówię coś, co już jest wiadome nie od wczoraj, tylko już od kilku dobrych lat. Bo przecież Sonic Heroes wczoraj nie wyszedł. No tutaj przy okazji kapsuły niszczymy. Wiecie co? Te kapsuły miały większy sens, kiedy przechodziliśmy ogólnie Sonica CD, gdzie mieliśmy te znaki z tym future, past, good future, bad future, czy coś takiego. Mimo, że nie było takich znaków z good future i bad future, tylko mówię, wiecie, odnośnie tych znaków, nie? Future, past. I te kapsuły miały większy sens tam, bo tam podróżowaliśmy pomiędzy, wiecie, przyszłością, teraźniejszością, przeszłością. Wiecie, o co chodzi. A tutaj to one są tak po prostu chyba dla jakiegoś, nie wiem, jakiegoś klimatu, że hej, to Stardust Speedway, nie zapominajmy, że w Stardust Speedway były te kapsuły. Wiecie, możecie mnie teraz zrugać z ziemią czy coś, jeżeli tak to się mówiło, ale ja wam powiem szczerze, że ja nie pamiętam, znaczy nie pamiętam, ja nie mogę do teraz zrozumieć, co skłoniło Sega wraz z Sonic Teamem i tutaj fanami, bo trzeba przypomnieć, że fani pracowali nad Sonic Manią, w głównej mierze fani, którzy nie byli wtedy zatrudnieni do Segi, tylko potem, kiedy pokazali swoje umiejętności, to postanowiła Sega z nimi nawiązać współpracę. To co ich skłoniło do tego, żeby te kapsuły powróciły? Bo szczerze, ja rozumiem, jakby to był właśnie Sonic CD, ale to nie jest Sonic CD, to jest Mania. Więc chcecie mi teraz powiedzieć, że to, co się w CD wydarzyło, było jakby, nie wiem, jakimś snem Sonica? Czy my mamy wchodzić teraz jakby z teoriami, że kurde, Sonic CD nigdy się nie wydarzyło jak Sonic 06, bo przecież... Bo przecież pamiętamy, co było w 06, że potem nikt nic nie pamiętał tych wydarzeń, jakby to po prostu był jeden pierdzielony sen Sonica, albo cokolwiek. Nie wiem, możecie powiedzieć, że ja niepotrzebnie szukam jakiejś dziury w tym wszystkim, że ja nie wiem, tu chcę zniszczyć kanon kompletnie czy coś, ale no wiecie, ja patrzę przez pryzmat tego, że dziwne to jest. Ale tą muzykę po prostu uwielbiam. Jej się nie da po prostu nienawidzić. Ona jest po prostu świetna. W sensie ta muzyka nietykalności, rzecz jasna. Jej się po prostu nie da nienawidzić. Ona jest po prostu świetna. Jak już wspominałem przed chwilą. No i przeszkodami kolejnymi będą nie tyle co badniki, co jeszcze, jak widzicie, te koła kolczaste. A raczej koła z kolcami. Tylko z jakiegoś powodu w Mani Plus one mają taki rdzawy kolor. Taki, wiecie, jakby to było rdza połączona z takim mechem równa się kolce. Wiecie, o co chodzi. Nie chcę się tutaj przyczepiać do jakichś takich, wiecie, designerskich wyglądów, mimo że możecie to potraktować jako przyczepienie się, ale tak jakby zwracam na to trochę teraz uwagę przez pryzmat tego, że jednak no Mania co jedynie zmieniła, w sensie Mania Plus, to ponownie jeszcze raz, po raz ostatni w sumie powiem, że Mania Plus zmieniła tylko to, że jest ten Encore Mode, który jest, z tego co wiem, bazowany na Knuckles Chaotix, gdzie pamiętacie zresztą, że były takie postacie jak Vector, jak ogólnie Team Chaotix. I tam przecież była ta cała zmiana, że oni tam się trzymali za pierścień czy coś takiego. Bez oczywiście skojarzeń, bo wiadomo, jak niektóre osoby odbierają słowo jako pierścień. Patrzę tutaj na jednego z moich dobrych moderatorów, Kubę. Pozdrawiam, jeżeli to ogląda. Nie chodzi mi tutaj o taki pierścień, co ktoś by sobie zaraz wyobraził. Chodzi mi o pierścień taki, że wiecie, trzymali się po prostu i była tam jakaś kooperacja. I tutaj to samo jest. I tutaj nie wiem, co ja chciałem tym osiągnąć. Chciałem po prostu się dostać, ale wiecie co? No i w sumie się dostałem, ale myślałem przez chwilę, bo trochę tego nie przemyślałem, jeżeli chodzi o Raya. Bo mogłem zmienić się na Knucklesa, a Knuckles ma przecież możliwość tego szybowania i łapania się zarazem, więc miałbym tutaj większe pole do popisu.
No ale oczywiście troszeczkę nie pomyślałem, no i stało się jak się stało. No myślę, że nie musimy się bardziej zagłębiać w to, co widzieliśmy tu przed chwilą. Szczerze, ta muzyka, która teraz leci, to jest z tego, co wiem, remix muzyki z Bad Future w Stardust Speedway. Bo jak pamiętacie, była ta muzyka w Stardust Speedway taka... No, nie jestem w stanie powiedzieć, taka dziwna trochę. Jak się nie zebrało oczywiście Kamieni Czasu, bo trzeba przypomnieć, że Kamienie Czasu były w tym... w Sonicu CD. Ale dobra, znaczy czas na walkę. A walkę z minibossem o imieniu Hataru Hivat. Tak, Hataru Hivat on się nazywa. To jest ten taki wielki bannik, z którym zresztą przed chwilą walczyliśmy. No. No ale on, z tego co pamiętacie, przypomina jakby te badniki z Sonica the Hedgehog 2 oraz Sonica Chaos. Ponadto Hitaru, ten albo Hotaru, przepraszam, nie Hitaru, przypomina finałową walkę z Sonica CD. Ci co pamiętają, przed walką z Eggmanem, z tym Eggmanem, który leciał na tym D-padzie całym PlayStationowym. Jesteśmy teraz w Stardust Speedway, gdzie leci teraz ta muzyka, którą teraz słyszymy. I jeżeli mam być z wami szczery, mam wrażenie, że ta muzyka, co teraz leci, to jest muzyka, wiecie, Stardust Speedway Present, tylko że jest to remix tej muzyki. Mam nadzieję, że się nie mylę, bo pamiętam, że te kolory mniej więcej dominowały w prawdziwej wersji Stardust Speedway. Nie tej z Good Future, z Bad Future, czy z przyszłości, tylko w teraźniejszości. Ja jestem dosyć spostrzegawczy, jeżeli chodzi o takie rzeczy, więc mnie się, że tak powiem, ciężko da oszukać, jeżeli chodzi o to, więc... No przykro mi, jeżeli ktoś tu próbował mnie oszukać. W następnym odcinku, tak jak już wspominałem jakiś czas temu, będziemy zwiedzali Hydro City. Zobaczymy, czy Hydro City uległ jakimś zmianom. Jak i po Hydro City będziemy przechodzili właśnie Mirage Saloon, a po Mirage Saloon będziemy przechodzili Oil Ocean Zone, Lava Reef Zone, potem będzie Metallic Madness i Titanic Monarch. Titanic Monarch. No ale dobra, robimy teraz Dimension Heights, ponieważ jak widzieliście, udało mi się tutaj, że tak powiem, dostać. Jeżeli chodzi o lokalizację tego wielkiego pierścienia, to uwierzcie mi, że ja musiałem dosłownie gajda zobaczyć, bo ja bym nie spostrzegł się, że trzeba się właśnie tam dostać, żeby zdobyć ten szmaragd chaosu. Tym bardziej, że jest jeszcze jeden Dimension Heights w tym akcie, Stardust Speedway w tym ostatnim akcie. Tylko że jest jeden szkopuł właściwie. Nie potrafiłem go znaleźć. Znaczy, widziałem guidebooka, gdzie jest możliwość jakby dostania się tam, albo guida, jeżeli chcemy być poprawni. Ale no problem jest taki, że co z tego, że widziałem guida, skoro ciężko mi byłoby zapamiętać, bo już prędzej mówię, zapamiętam lokację tego Dimension Heights niż tego drugiego. Nie wiem, być może muszę jeszcze raz zobaczyć Let's Play Pixela, bo może on tam odkrył tego drugiego. Nie pamiętam szczerze, muszę go koniecznie zobaczyć. I zanim powiecie, że dlaczego ja nie mówię żadnych ciekawostek ani nic w sumie, bo przecież Sonic Mania, z tego co pamiętam, u mnie był chyba trochę wypełniony ciekawostkami oryginalny, to mówię tylko z tego względu, że dlaczego mam powtarzać to, co było już wcześniej powiedziane. Mania Plus nie odkryła niczego nowego. Poza tym, że jest Mighty Ray, zmienione tło, że Phantom Ruby ma inne zastosowanie trochę, że on teraz jakby wchłania te wszystkie szmaragdy, a raczej zakończenie Mani Plus spowoduje, że te wszystkie szmaragdy zostaną wchłonięte przez Phantom Ruby czy coś, czy tam moc tych szmaragdów. No to co ja ciekawego innego odkryłem? To jest dalej ta sama gra, tylko zmienione to, że hej, możesz grać więcej niż trzema postaciami. Że legendarne postacie powracają, jak Mighty i Ray. Po raz kolejny chcę tutaj przypomnieć, że Mighty i Ray powrócili. Mamy 6 na 7 szmaragdów chaosu, czyli oznacza to, że jesteśmy coraz bliżej jakby miana wszystkich szmaragdów i wtedy już będziemy mieli super formy każdej z
postaci. Co to oznacza? Że będziemy mogli grać super formą Reya, Mightiego, Tailsa, Knucklesa oraz Sonika. I teraz lecimy z rakietą, tą rakietą, która jak najbardziej wystąpiła w oryginalnym Stardust Speedway z Mani, w sensie tej Mani pierwowzoru, a nie Mani Plus. Strasznie szanuję soundtrack. Chociaż nie powiem, ale wolę soundtrack z CD. Wiecie, Stardust Speedway Present i to oczywiście japoński, bo kiedyś nie wiem czemu, ale byłem mini fanem soundtracku amerykańskiego, co potem mi się oczywiście odwidziało. Znaczy nie mówię, że soundtrack amerykański jest zły, bo jest okej, ale nie będę oszukał, że japoński jest górą. Soundtrack japoński jest górą. No i tutaj są bomba, która odbija się od dołu i chce, nie wiem, nam zadać jakieś obrażenia. No i tutaj jest ten monitorek z pierścieniami, wiecie, tymi, że jak zniszczymy ten monitorek i dostaniemy obrażenia, to zamiast małych pierścionków, to wylecą takie ogromne pierścienie, które są liczone razy 5, czyli po prostu innymi słowy. Zostaniesz zaatakowany, przykro mi bardzo, ale nie tracisz jednego, tylko od razu 5 pierścieniów. 5 pierścionków takich, wiecie, wielkich. I przed chwilą mieliśmy tą takie małe... ten hologram z Metal Sonikiem. I przez chwilę, ja jak grałem za pierwszym razem, myślałem, że to jest ten jego hologram, ale okazuje się, że za tym hologramem krył się prawdziwy Metal Sonic. I jest to oczywiście nawiązanie do walki z Metal Sonikiem w Sonicu CD, gdzie jeszcze za nami leciał Eggman, który chciał nas potraktować laserem. Z tego co ja dobrze pamiętam. I tak jak wspominałem przed chwilą odnośnie tych pierścieni, widzieliście sami, oberwałem i zdobyłem wyleciały duże pierścienie i miałem razy 5 pierścieni. Mam nadzieję, że to w dobry sposób tłumaczy, że łapiecie o co chodzi. No i tak, idziemy teraz do walki z Metal Sonikiem. I walka z Metal Sonikiem się praktycznie niczym nie zmieniła. Mamy znowu tego nie wiem jak on się nazywał. To na pewno nie jest Silver. Może Silver Sonic jak już. Bo on się jakoś nazywał. W każdym bądź razie, co chciał on nam zaprezentować, to że on by powtarzał jakby nasze ruchy. Czyli załóżmy, użyjemy spindasha, on też użyje spindasha. Ponadto możemy go wtedy bez problemu zaatakować, bo on wtedy się odbije od ściany, od lewej strony i uderzy w Metal Sonica 3 razy. I jak sami zresztą widzicie, Metal Sonic padł. A teraz przechodzimy do tej formy Metal Sonica. Szczerze powiedziawszy, nie pamiętam czy ta forma była w oryginalnej manii. Chyba była. Chyba się on nic nie zmienił. Tak czy siak, straciłem na Knucklesa, więc teraz rozpoczynamy walkę z Metal Soniciem w teamie Rey oraz Mighty. I zadaniem naszym jest to, że musimy po prostu go skrzywdzić. Będziemy go jakby uderzali w jego czułe punkty. Z tego co wiem, jego czułym punktem przede wszystkim jest głowa i chyba Phantom Ruby. Proszę bardzo, Metal Sonic został pokonany, dzięki czemu Stardust Speedway mamy zaliczone w 100%. Proszę Państwa, mam nadzieję, że Let's Play Wam się podoba, że w sposób ciekawy go prowadzę oraz jestem informatywny. Jeżeli spodobał Ci się mój content, zapraszam do subskrypcji kanału oraz kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co wrzucam. A jeżeli Tobie, drogi widzu, się spodobało, to chciałbym, abyś zostawił łapkę w górę. Oczywiście nie przemuszam. A my widzimy się w kolejnych odcinkach Sonic Mania Plus. Na razie i cześć!